dzisiaj Wam pokażę trzymanie Unega Tamy. Żeby wykonać to trzymanie, trzeba być z boku partnera. Łokieć i kolano spycha głowę partnera, a my musimy być bardzo mocno przylepieni do klatki piersiowej partnera. I bardzo mocno trzeba ścisnąć partnera. Teraz pokażę Wam trzy najczęstsze błędy popełniające przy tym trzymaniu. Pierwszy błąd to jest, że możemy nie docisnąć, że jakby nie dociskamy głowy partnera przez łokieć i kolano. Drugi błąd jest wtedy, kiedy biodra są nasze za daleko. I trzeci błąd jest wtedy, kiedy nie jesteśmy na środku partnera klatki piersiowej, tylko jesteśmy za daleko. Śledźcie nas na kanale Judo, Dzieci uczą dzieci. Piszcie fajne komentarze i bądźcie z nami judokami. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału.